Kolego, a to jest baba czy chłop? A co to za różnica? No, w zasadzie żadna, nie? No. Ale lubię wiedzieć, kogo pcham. Teraz już nie wiadomo, jest po operacji. A za co on miał tę operację? Pacjenci go wybrali, żeby patrzył chirurgom na ręce. I co, patrzył? Patrzył, jak mu coś podpadało, to krzyczał nawet. No a chirurdzy zgodzili się, żeby obcy szwendał się po sali operacyjnej? Nie, nie chcieli się zgodzić, ale on twierdził, że ma mandat większości pacjentów, że po to jest wybrany, żeby krojenie się odbywało pod kontrolą, sam właził na blok operacyjny. I grzybkami się zatruł? Nie, zaczaili się na niego z eterem i pod narkozą wycięli mu ten mandat. To on już nie będzie kontrolować? Nie, jemu już teraz wszystko wisi. Wisi. A co na to ci, którzy go wybrali? No jak to, co położyli w strachu uszy po sobie, że też ich wezmą na operację? W końcu każdy ma coś, co chciałby uchronić przed wycięciem. No, to lepiej z chirurgami nie zadzierać. Lepiej nie. Mają dwa koronne argumenty w każdej dyskusji. Narkozę i lancet. A jeszcze chcą, żeby mieć do nich zaufanie. No, ale jak im ufać, skoro już tyle krwi napsuli i tyle było zejść podczas operacji? No, bo widocznie chorzy zdrowia nie mieli. No, trzymaj go, bo się rusza. Widzisz, co jest go. Przy sobie, bo cię trzymam. Łobuza, trzymaj, no. Jak tu ładnie! Ty, gdzie ja jestem? Operacja się udała. Przedtem to on by nas wyzywał od złodziei, nieuków, konowałów, a teraz mamusiu, jak tu ładnie. Mamusiu, jak tu pięknie! No. Czy mogę iść z kolegami na podwórko? A co chcecie robić? A chcemy w czynie społecznym pozbierać wszystkie ulotki. A idź. A tak. A pójdę. A idź. A idź, no. A przeczytam ze. A ja ci przeczytam. No. A pozbieraj. Słuchaj, a jakbyś tam gdzieś znalazł 500 zł, to tu przynieś do nas. No. A my dołożymy 108 i będziemy mieli na dezynfekcję, tak. Wiesz? Ty, widzisz, jak się zmienił, łagodny jak baranek. No, ten mandat, który mu wycięli, był widocznie złośliwy. Tak, przedtem to on by dociekał, kto tu tak brudzi, a teraz pokornie zbiera. Ten przypadek nie potrzebuje już naszej opieki. Nie, zjeżdżamy na izbę przyjęć. Tak, ty poczekaj, a gdzie jest izba przyjęć? No jak to gdzie? Na początku szpitala. A co jest na końcu? Izba pamięci.